Kolejna ściana domu zbudowana z ostryk. Nie, żebym chciał przywołać deszcz, ale gdzie ten sztorm, który miał szaleć przez dwa dni? Wczoraj udało mi się znaleźć opcję i wyłączyć ją, która samoistnie wyłączała mi obraz, dlatego słyszycie na większości wcześniejszych filmików to klik. Tym razem tylko przyciemnia. Nie mam komórki, to znaczy mam komórkę, ale nie mam połączenia z internetem, żeby móc sterować GoPro z telefonu, no ale radzimy sobie, tak? To jest jakaś kawiarnia stylizowana. Nie, dziękuję. O, hultaje próbują się dostać do okna. To jest wnętrze prywatnego domu. Nie, kolejna kawiarnia. Przez przypadek komuś wszedłem do domu. Jakaś starsza babcia się myła, a ja wpakowałem się jej przez drzwi, no bo myślałem, że trzeba sobie samemu tutaj drzwi otwierać. Widocznie nie do końca tak to wygląda. No strasznie psują klimat tego miejsca te współczesne dobudówki. I współczesne akcenty. Pomnik bez opisu. Po prostu, żeby był. O, następny mieszkalny budynek. Przyznam szczerze, że jeżeli nie znajdę zaraz czegoś, co naprawdę mnie zaszokuje, to uznam, że nie było to warte podróży, tych 40 juanów. Mimo, że no, gdyby to było darmowe. Znaczy zapłaciłem za wejście do świątyń i tak dalej, do muzeum. A nie poszlałem się po ulicach, mogłem po prostu szlać się po ulicach. Dobra.